jak takie materiały się znajduje w archiwum Wojskowego Biura Historycznego. Odnaleźliśmy kilkadziesiąt stron, może ponad 100 stron raportów, korespondencji, dokumentów wytworzonych albo sygnowanych ręką porucznika Czesława Kiszczaka w okresie, kiedy pełnił on funkcję oficera Głównego Zarządu Informacji wysłanego do Londynu w listopadzie 1946 roku. Był tam przez prawie rok z zadaniem filtrowania żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy zgłaszali się do konsulatu Polski Ludowej z wnioskiem o zgodę na powrót do kraju. W czasie posiedzenia komisji głos zabrał minister spraw wewnętrznych, który powiedział między innymi: w ciągu tych 40 lat głównym zadaniem organów spraw wewnętrznych było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w kraju oraz ochrona życia, zdrowia i mienia każdego obywatela.